Cześć, wróble. Cześć. W dniu moich urodzin. Kochane wróble. Cześć, słońce. Cześć, jabłoni. Piąta rano. Piąta rano. Piętnasty maja. Piąta rano. Witaj, słońce. Schodzisz. Oświetlasz cały świat. Piękna jabłoń. Kochani, dziękuję wszystkim, którzy złożyli mi życzenia urodzinowe. Przed chwilą ucałowałam mamę, podziękowałam jej, że mnie urodziła. Jakże dobrze być i żyć. Tak. Spójrzcie, kochani, jaki jest piękny świat. Idę z drugiej strony. Wschodzi słońce. Witaj w słońce 15 maja 2000. Tak, tak, tak. 2020 roku. Witaj, słońce. Cóż za piękny dzień, na promieniu słońca lecimy. O tak, tak, tak. Witaj, wiśni. Jak pięknie. Spójrzcie, kochani. A tutaj są pomidory. Pierwsze w tym roku będziemy jeść dzisiaj pomidory. Jakie piękne. O tak. Śliczne jesteście. Muszę jeść dużo pomidorów, bo gubię potas. Tak, tak. Dziękuję wam, pomidory, że jesteście. I macie dużo potasu. Jaki piękny las o wschodzie słońca. Popatrzcie, kochani. Jak ślicznie. Jak ślicznie. Jak pięknie. Cudowne, rześkie powietrze. Minus jeden. I wschodzące słońce jeszcze raz. Jeszcze raz. Cześć, słońce. Podobno mniej świecisz. Masz mniej wybuchów. Coś nowego się dzieje na tobie. Wchodzisz w nowy cykl. Witaj, słońce. Witaj. Witaj, słońce. 15 maja. O tak. I jeszcze od strony południowej. Tu jeszcze słońce nie dotarło. Popatrzcie, kochani. Hej, wróble, słyszę was. Dzień się budzi. Hej, jabłonie. Jak pięknie. O tak. Na wszystkie strony świata. Chcę powitać wszystkie strony świata. O tak. I lecimy po dachach? Pewnie, że tak. Na cały świat lecimy. I tam. I tam. Widzicie, jak jest zimno? Dym z komina idzie. Bardzo zimno. Szyby samochodów są zamarznięte lekko. Pokażę wam to. Ptaki szaleją. Pięknie jest. A tutaj, kochani, wczoraj jeszcze smażyliśmy racuszki. Takie racuchy zrobiliśmy, tak.
z listkami selera suszonymi i z kminkiem. Potem ciasto było za grube, więc z tego zrobiliśmy całą stertę naleśników. To są drożdżowe naleśniki, tak. Piekliśmy to, o, popatrzcie, kochani. Cała fura naleśników, o tyle ich jest, tak. Racoszki, zapraszam, ale pachną z kminkiem, przepyszne są. I jeszcze druga fura. Tyle tego jest, widzicie? Tyle tego jest, tak. Jedliśmy, o tak. Cóż za pychota. Mniam, mniam, mniam. Zapraszam. O 5 rano wszyscy jeszcze śpią. O tak. I jeszcze wracam do wschodu słońca. Pomidory, las i wschód słońca. Hej, promieniu. O tak, wchodzisz mi przez okno. Kochani, jak pięknie. Szybowca wynosi. Taki łomot był w domu, a on sobie szybowca wynosi. O! Ale kręci, ale super. O, nim jak długo wytrzymał z rękoma do góry. O! Nad nami kółko robi, Artek. O! Ja dziękuję. Bartnuk. O! Ale huk. O jest, coraz wyżej go wynosi. A potem będzie fruwał. O, puścił go właśnie. Super. Ewa, widzisz? Już go puścił, spada teraz. Ej. Ale bomba, ale łomot. A ten już wolny jak ptak leci. Oj. Uch, ale łomot. A ty jesteś wolny, chłopaku. Lecisz sobie w powietrzu. Ten łomot sobie już poleciał. A jest piękny dzień, o taki. Chłopaki, o, a on sobie tam gania. Jak ptak. O tak. No ptaki, będziecie mogły teraz cicho sobie, spokojnie ćwierkać. Ole, w głowie czuję łomot. Ledwo wytrzymałam. Co za 15 maja. Uff. Popatrzcie, kochani, jak jest pięknie. Stokrotki. Ptaki śpiewają. Hej, stokrotki, wiecie, że dzisiaj jest 15 maja? Wiecie? O tak, już teraz spokojnie. Ale się zmęczyłam. Ślicznie. Hej, jabłoni. Tak, tak. Śliczna jesteś. Tutaj trzmiel był. O, jest właśnie. Podejdę raz do trzmiela. Hej, Guciu, jesteś tam? Nie uciekaj przede mną. Chodź. Hej, wróble. Uf. Ale był łomot. A teraz jest cisza i spokój. Tak, płatki już rozkwitły całkowicie. Już wielkie jesteście. O, już się już żółkną. Jak przeżółkną, to przykopię je w ziemi. Tak, będą wzmacniały ziemię moją w doniczkach. Nic się nie zmarnuje. Może herbatkę z płatków kwiatu można zrobić? Ptaki, czy wiecie coś na ten temat? Co? Ho, ho, ho. Jak śpiewają.